dopiero okazanie mu przeze mnie aktu notarialnego przekonało go, że jest inaczej. A swoją drogą ciekawe, jak organy skarbowe oszacują rynkowość ceny takiej działki i wielkość zobowiązania podatkowego z tej transakcji. Idźmy dalej. Notariusz choć odnotował, że sprzedawana działka obciążona jest 300-milionową hipoteką, to jednak nie odnotował, aby strony transakcji okazały pisemną zgodę hipotecznego wierzyciela na jej zawarcie. Nie wydaje się wam to dziwne? Co więcej, opinia kancelarii profesora Mozeleskiego, o której szerzej będziemy mówić za chwilę, jednoznacznie stwierdza konieczną zgodę wierzyciela hipotecznego na taką operację i to w formie... Dodatkowa profesora Mozeleskiego jest czystą dywagacją na temat, często na temat luźno związany z sytuacją grudziąckiego szpitala. Moglibyśmy zapytać radnych, pana Tomka, czy pana Michała, czy panią Krystynę, czy naprawdę uważają, że na przykład wyrok NSA 14 roku naprawdę wyjaśnia sprawę VAT-u z transakcji, o której mamy decydować. Ten wyrok mówi o czymś zupełnie innym. To samo dotyczy różnych decyzji urzędów skarbowych, innych wyroków sądu. Przekonanie o przysługujących zwolnieniach z podatku VAT na przykład oparte jest w tej opinii na tylu warunkach, które muszą być spełnione, że konia z rzędem temu, kto położy za to głowę. Chyba, że pan prezydent, albo pan dyrektor, albo radni, którzy będą głosowali za, złożą na przykład notarialny weksel in blanco na powiedzmy 50 milionów, gdyby miało się okazać, że jednak są w błędzie i jest inaczej. Na jakich dokumentach dostarczonych przez szpital pracowała ta kancelaria, skoro nawet w tak oczywistej kwestii, jak struktura udziału w spółce kupującej 200-milionowy majątek, nie posiadała wiedzy. W opinii twierdzi się bowiem, że GIM, czyli Grudziąckie Inwestycje Medyczne, to w 60% własność miasta, a w 40 szpitalach. Tymczasem prawda jest taka, że miasto posiada w niej 97,5% udziałów, a szpital ledwie 80%, czyli 2,5%. Mamy więc de facto do czynienia ze spółką komunalną. Czy wynikają z tego jakieś konsekwencje prawnopodatkowe? Nie wiem, ale chciałbym wiedzieć. Dopytuję się od wczoraj o gwarancje, jakich udziela kancelaria wydająca tę opinię. Czy w ogóle są jakiekolwiek gwarancje? Czy jest ubezpieczona na wystarczająco wysoką kwotę, aby pokryć nam ewentualne straty? Czy mamy to zagwarantowane w umowie na sporządzenie tej opinii? Proponuję, aby dyrektor, który zlecił przygotowanie tej umowy, udostępnił radnym tę umowę przed podjęciem decyzji. A przecież tak prosto jest poprosić o wykładnię tego problemu aparat skarbowy. Czemu tego nie zrobić? To przecież operacja za 200 milionów złotych. To są kolosalne pieniądze. Dlaczego nie poprosić aparatu skarbowego o dokonanie wykładni podatkowej tej transakcji? To może oznaczać katastrofę dla miasta i ruinę dla szpitala. Przecież zdajemy sobie z tego sprawę. Nie warto mieć pewności, że to, co zrobimy, nie zaszkodzi miastu i szpitalowi? Nie jest państwu potrzebna taka wiedza? Kolejny problem to kwestia podatku CIT. Tak, to prawda, że szpitale są w tym zakresie traktowane szczególnie, ale czy zawsze? Czy również od działalności innej niż statutowa? Czy również od handlu nieruchomościami? A przecież taką transakcją jest w istocie ta, którą się proponuje. Opinia profesora Mozeleskiego również w tej sprawie nie jest jednoznaczna. Co więcej, kiedy się wczytać głębiej i przeanalizować wyroki, na które się powołuje, orzeczenia sądowe, to
raczej można dojść do wniosku, że CIT trzeba będzie zapłacić. Czy nie lepiej zasięgnąć przed podjęciem tej ryzykownej decyzji wykładni aparatu skarbowego? Przecież to są wszystko dziesiątki milionów złotych, które mogą kosztować szpital, miasto w różnych wariantach. Proponuje się nam, żebyśmy człowiekowi, który zadłużył ten szpital na ponad pół miliarda złotych, dali narzędzie do dalszego jego zadłużania, jednocześnie wrzucając na barki miasta, a więc mieszkańców, 200 milionów dotychczasowego długu. Naprawdę jesteście gotowi to zrobić? Mówię do rady, wszyscy. Prezes spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne nawet nie ukrywa, że spółka z założenia nie ma możliwości uzyskiwania dochodów na pokrywanie własnego zadłużenia. Więcej, w przypływie szczerości mówi, że znając niesolidność szpitala jako płatnika, a o tym raczej powinien coś wiedzieć, bo był przez długie lata wicedyrektorem tego szpitala, więc na temat solidności szpitala jako płatnika na pewno dużo wie. Otóż znając niesolidność szpitala jako płatnika, mówi, że nawet na ten milion za dzierżawę nie bardzo liczy. I wolałby, żeby miasto spłacało cały kredyt i ponosiło koszty funkcjonowania spółki. Szczerość godna pochwały. Na dokonanie tej operacji konieczna jest oczywiście zgoda wspólników, czyli miasta i szpitali. Jest mowa o tym w opinii na stronie 9. Nie wątpię, że taka zgoda będzie. Chociaż jest to ze strony dominującego udziałowca de facto zobowiązanie do spłaty długów spółki przez jej coroczne dokapitalizowanie przez kilkanaście lat kwotą kilkunastu milionów złotych. Całkiem niedawno, 2-3 miesiące temu, czytałem, ja to oczywiście znajdę, bo to nie mam tej gazety, ale gdzieś w bibliotekach chyba jest, albo w wersji elektronicznej. W dzienniku Gazecie Prawnej ukazała się wypowiedź urzędnika Ministerstwa Finansów o tym, że samorządy uciekają z długami do spółek i że regionalne izby obrachunkowe zlikwidują ten proceder. W związku z tym, czy nie warto byłoby zasięgnąć wykładni Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie tej transakcji przed jej dokonaniem? Tym bardziej, że finanse Grudziądza, sytuacja Grudziądza jest pod szczególnym monitoringiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, czego dowodem jest również dostarczony nam dzisiaj raport na temat sytuacji finansowej Grudziądza i czego dowodem są trzy negatywne opinie o budżecie na rok 2017. W związku z tym, dlaczego nie mielibyśmy zażyczyć sobie, czy poprosić o opinię w tej sprawie RIO przed dokonaniem transakcji? Wiadomo, że zaliczenie tych 190 milionów do długów do sumy zadłużenia miasta oznacza dla finansów Grudziądza śmierć nagłą, czyli bankructwo. Naprawdę nie interesuje Państwa ten problem? Nie chcielibyście mieć pełnej wiedzy na ten temat przed podniesieniem ręki? Mówię to głównie do radnych prawej Platformy Obywatelskiej. Być może podejmujecie dzisiaj Państwo najważniejszą decyzję tej kadencji. Być może wydajecie wyrok na ten szpital, na los 2000 ludzi tam zatrudnionych i na ich miejsca pracy. Być może decydujecie również o przyszłości naszego miasta na długie lata. Dziś w tej decyzji nikt nie może być anonimowy. Cieszymy się bardzo z tej inicjatywy imiennego głosowania, bo gdyby ona nie padła ze strony pana
dla polskiego, to my byśmy ją zgłosili. Nikt w tej decyzji nie może być anonimowy, żeby za rok czy pół roku nawet nie mógł twierdzić, że nie wiedział, co robi. Wyrażając zgodę na zostawienie szpitala w rękach ludzi, którzy do tej katastrofy doprowadzili, wydajecie wyrok na szpital i na miasto. Tyle oświadczenia klubowego. Na koniec ostatnia część oświadczenia ma charakter osobisty i dotyczy mojej osoby. Wygłoszę ją w ramach tego oświadczenia mojego. Dzisiaj, 30 listopada, złożyłem na ręce pana wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza następujące pismo. Przekażę je również panu przewodniczącemu Rady Miejskiej i panu przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala, panu Maciejowi Kamowskiemu. Panie radny, bardzo przepraszam, oświadczenia osobiste są tuż przed interpelacjami. Składam to w ramach oświadczenia klubowego. Dobrze. Szanowny panie wojewodo, niniejszym składam na ręce pana wojewody rezygnację z reprezentowania go w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Sposób zarządzania szpitalem, pogrążanie go w coraz większych długach, brak jakiegokolwiek wiarygodnego programu ratunkowego dla zadłużonego na ponad pół miliarda ponad złotych szpitala. Wątpliwe prawnie i podatkowo transakcje sprzedaży gruntu, a następnie sprzedaży zwrotnej wartego niemal 200 milionów złotych majątku szpitala do spółki prawa handlowego. Ogromne ryzyko, jakie płynie z tej transakcji dla sytuacji finansowej Grudziądza, którego jestem radnym, nie pozwalają mi na legitymizowanie tej sytuacji moim udziałem w Radzie Społecznej Szpitala. Składając rezygnację, dziękuję jednocześnie panu wojewodzie za okazane mi zaufanie, z wyrażami szacunku. Andrzej. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowny z radnym Andrzejem Wiśniewskim na czele stara się blokować wszelkie działania zmierzające do rozpoczęcia restrukturyzacji finansowej i programu naprawczego naszego szpitala. Negowane są i poddawane pod wątpliwość wszelkie opinie w tej sprawie specjalistycznych instytucji finansowych należących do najlepszych w Polsce, jak na przykład Instytut Modzelewskiej Spojnicy, czy nawet w Europie, jak instytucja KPMG. Negowane są wyceny rzeczoznawców, kompetencje notariuszy, wymyślane coraz to nowe dokumenty. Celem tych działań jest niedopuszczenie do restrukturyzacji finansowej naszego szpitala. Jest to działanie na szkodę mieszkańców naszego miasta i na szkodę szpitala. W konsekwencji może to doprowadzić do takich zmian budżetowych, które zablokują działalność inwestycyjną, kulturalną czy działalność sportową naszego miasta. Przez ostatnie 6 lat spłacaliśmy po 8 milionów złotych rocznie na spłatę zakupów sprzętu medycznego do szpitala. W tym roku spłaciliśmy ostatnią ratę. Dokapitalizowanie do grudziąckich inwestycji medycznych w celu spłaty kredytów w wysokości od 12 do 13 milionów złotych rocznie nie stanowi żadnego problemu dla budżetu i działalności miasta. Ze strony opozycji nigdy nie została zgłoszona żadna inna propozycja rozwiązania problemów finansowych szpitala. Chciałbym państwu podkreślić, że ponad 60% hospitalizowanych w grudziąckim szpitalu to pacjenci spoza terenu naszego miasta. Nie godzę się na to, aby z budżetu miasta pokrywać dodatkowe koszty leczenia pacjentów z terenu prawie całego kraju. Dodatkowo informuję państwa, że w dniu wczorajszym Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała zbycie nieruchomości na rzecz GIM-u. Apeluję do państwa radnych o rozsądek i merytoryczne podejście
do głosowanej w dniu dzisiejszym uchwały o zbyciu nieruchomości, niektórych nieruchomości szpitala na rzecz GIM-u. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Jesteśmy cały czas w punkcie dotyczącym zbycia nieruchomości. Projektowi uchwały to nie jest negowanie inicjatywy ze strony Pana Prezydenta, tylko to jest blokowanie skrajnej nieodpowiedzialności i krótkowzroczności. Bo tak naprawdę z inicjatywy Pana Prezydenta... Proszę wymienić samego oświadczenia, tylko tak normalnie. Poszanuję pewne takie u nas zwyczaje. Odnoszę się do słów Pana Prezydenta. To tego dyskusja, w ramach dyskusji, proszę. Cenzura. Proszę bardzo, w ramach dyskusji. Kto z Państwa? Pan Radny Wiśniewski, proszę. Nie wiem, czy koniec? Przykład skrajnej nieodpowiedzialności, w którą Pan Prezydent chce nas wciągnąć, bo tak naprawdę nie mówimy tutaj o żadnej restrukturyzacji szpitala, tylko o pewnej wirtualnej fikcji. Pan Prezydent przez ostatni czas nie zrobił nic, dosłownie nic, żeby rzeczywiście wprowadzić jakieś praktyczne działania dotyczące uporządkowania sytuacji finansowej w szpitalu zarządzanym przez dyrektora Marka Nowaka. I skutkiem poparcia tej uchwały przez nas, przez Radę Miejską, będzie tylko i wyłącznie to, że umożliwimy, tak jak powiedział to radny Wiśniewski, jeszcze większe zadłużenie naszej lecznicy. I będziemy mieli na sobie odpowiedzialność za doprowadzenie naszego miasta do ruiny. Przez ostatnie półtora roku tyle się nagadałem na temat sytuacji w szpitalu. Najpierw przez wiele miesięcy staraliśmy się przebić z wiedzą, jak naprawdę wygląda sytuacja szpitala, do radnych, do społeczeństwa, do grudziących, żeby im to uświadomić. Tu pewną przełomowym momentem było powołanie komisji, w której miałem okazję pracować z panem radnym Maciejem Gamowskim. I to właśnie był moment przełomowy. Niczego nikt nigdy nie blokował. Przeciwnie, my w ogóle uświadomiliśmy, do jakiej katastrofy doprowadzono. I ostatnia uwaga, bo nie zamierzam dyskutować z tym, co mówił Pan Prezydent. Ja już się jestem od tego, ale proszę Państwa, problemem największym nie jest blokowanie. Problemem największym jest to, że ten szpital został doprowadzony do ruiny i że ma ponad 500 milionów długów. I sprawcy tej katastrofy są na tej sali, ale zapewniam Państwa, że to nie jest skromny radny Andrzej Wiśniewski. No gdzieżby on do takiego długu mógł doprowadzić? Sprawcy są. Nazywają się dr Marek Nowak i pan prezydent Robert Malinowski, którego obowiązkiem było pilnowanie finansów szpitala. I ostatnia uwaga do pracowników. Proszę Państwa, na minę wasze stanowiska pracy wsadził nie Andrzej Wiśniewski, naprawdę. Ja nie mam takiej możliwości. Zagrożenie dla waszych stanowisk pracy stworzył dyrektor tego szpitala, doprowadzając do finansowej katastrofy. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę. Chciałbym odpowiedzieć tutaj ad vocem do pana radnego Szymona Gurbina, że skutkiem tej decyzji dzisiejszej będzie upadek leczniczy. Nie będzie, panie radny. Skutkiem będzie oddłużenie około 200 milionów złotych, dalsze sprawy związane z kolejnymi fazami naprawy finansowej szpitala. Ta pierwsza jest pierwszą częścią dzisiaj, ale rozpoczynającą kolejne, bo drugą będzie pozyskanie kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę kredytów toksycznych, a trzecią, równolegle prowadzoną, będzie sprawa kosztów funkcjonowania i organizacji szpitala przez zespół, który już powołałem i który się spotyka 8 grudnia.
Natomiast gdyby takie coś nie było podjęte, panie radny, to oczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa może uchwalić budżet miasta, bo ja czegoś takiego nie podpiszę, z przeznaczeniem kwoty na spłatę straty szpitala, ze zdjęciem środków finansowych, z inwestycji, z działalności kulturalnej, z działalności sportowej, a co to jest? To są środki bieżące, panie radny, to są środki, które idą na utrzymanie tych instytucji. Nie będzie środków na utrzymanie instytucji i będą zwolnienia, żeby pan miał z tego pełną świadomość. W jaki sposób pan uporządkował albo wpłynął na uporządkowanie finansów szpitala, żebyśmy teraz ze spokojnym sumieniem mogli panu dyrektorowi Markowi Nowakowi dalej zarządzać tą zadłużoną instytucją? Naprawczej szpitala na początku, pierwszym etapem, panie radny. My jesteśmy nieustannie. Proszę bardzo, pan radny, da możliwość. Ja panu nie prezentowi. Proszę bardzo. Oczywiście. Na początku, pierwszym etapem jest przeniesienie, zbycie tych nakładów na rzecz GIM-u, uporządkowanie sytuacji prawnej i formalno-prawnej szpitala. Drugim i trzecim będą dopiero sprawy związane z pozyskaniem kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę kredytów zaciągniętych wcześniej, chociażby u Magellana czy RW Trade, które wynikały z bieżącej działalności szpitala, bo albo się ratuje życie pacjentów i zdrowie kosztem naszych. Nasi lekarze pracują znakomicie. To powoduje, że pacjenci, ogromne ilości są pacjentów i mamy duże nadlimity, panie radny. Duże nadlimity od 5 lat jest płacane. To jest nasz problem numer jeden. I my rozpoczynamy dzisiejszą uchwałę, panie radny, program naprawczy szpitala. Wyrazili wolę i marszałek województwa wsparcia finansowego dla Grudziądza, wsparcia gminy. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jak wspomniałem w moim wystąpieniu, spłata kredytu przez GIM w wysokości od 12 do 13 milionów jest zabezpieczona w naszym budżecie miasta do roku 2031. Na tą spłatę dokapitalizowanie może dać pan marszałek. Szpital nasz jest regionalny. Jest to jedyny szpital regionalny w Polsce, którego założycielem jest powiatowe miasto Grudziądz. Wszystkie inne są szpitalami marszałkowskimi. Mówię to o tym, że marszałek ma tytuł do takiego, żeby wesprzeć środkami finansowymi GIM. My w budżecie będziemy mieli tak naprawdę różnicę pomiędzy tymi 8 milionami, cośmy przez ostatnie 6 lat spłacali sprzęt zakupiony do szpitala, dokładając 4,5 miliona. Jest możliwość pozyskania środków od marszałka. Pan marszałek przysłał pismo do nas, że wprowadzi, podpisał to pismo, mogę to odczytać, jeżeli ktoś z państwa ma to przy sobie, przysłał pismo, że wprowadzi to na sesję dopłatę do funkcjonowania szpitala 19 grudnia. Pan Robert Malinowski, prezydent Grudziądza. Szanowny panie prezydencie, uprzejmie informuję, że zarząd województwa kujawsko-pomorskiego deklaruje wsparcie dla gminy miasta Grudziądz, którą przedłoży do akceptacji sejmikowi województwa kujawsko-pomorskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2016 roku. Jednocześnie pragnę poinformować pana prezydenta, iż wysokość wsparcia będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy przedstawicielami samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Grudziądza, co umożliwi przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały. Z poważaniem, marszałek Piotr Sałecki. W sprawie finansowania przez marszałka grudziąckich inwestycji medycznych. Cieszę się, że pan prezydent odczytał to pismo, natomiast chciałbym wiedzieć, czy będzie to coroczne dofinansowanie. Czy to jest tylko jednorazowa kwota, która płynie, a która oczywiście nie zabezpieczy funkcjonowanie GIM-u w następnych latach, a więc przy okazji spłacania tego długu. Panie prezydencie, no my jesteśmy pełni nieufni co do tego typu stwierdzeń, tego typu wypowiedzi ze strony pana prezydenta, nawet jeżeli podpiera się pan pismem, tym bardziej, że jeszcze w lutym zapewniał pan wszystkich radnych, że marszałek wszczyna procedurę przejęcia naszego grudziąckiego szpitala i co się stało? Nic. W związku z tym marszałek szpitala nie przejął, w związku z tym my czekamy na takie konkretne, precyzyjne informacje, czy grudziąckie inwestycje medyczne będą dokapitalizowane ze strony marszałka. Panie przewodniczący, szanowni radni,
Przed podjęciem tej uchwały jeszcze raz chciałbym, panie prezydencie, zadać panu pytanie. Czy pan, jako włodarz miasta, jako osoba, której podporządkowany jest dyrektor tego szpitala i wszystkie zadania, które są realizowane przez ten szpital, w kontekście finansowym, czy pan ma świadomość, panie prezydencie, bo gotuje pan temu miastu, budżetowi tego miasta, gotuje pan szpitalowi, jego pracownikom, mieszkańcom Grudziądza, tej młodzieży, która stoi tu za nas, za nami też i patrzy z nadzieją na funkcjonowanie klubów sportowych. Pan przygotowuje wielką bombę z opóźnionym zapłonem, przejmując tak olbrzymie zadłużenie i dając upoważnienie dyrektorowi tego szpitala, który doprowadził do tej katastrofy dzisiaj takimi kredytami, często bardzo wysoko oprocentowanymi, do tej sytuacji, dając mu upoważnienie do zaciągania kolejnych kredytów. Panie prezydencie, stawiam panu pytanie, czy ma pan świadomość, czy wie pan i radni także, którzy za chwilę będą głosowali, co uczynicie za chwilę? Bo dojdziemy do niebotycznego długu miliarda złotych. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. To będzie postępowało wielkimi krokami do przodu. A patrzymy z nadzieją na wszystkie stanowiska pracy w tym szpitalu, aby je utrzymać, aby dać środki do życia wszystkim mieszkańcom. Pan marszałek wyraża deklarację, że będzie występował o dokapitalizowanie grudziąckich inwestycji medycznych, ale decyzja należy oczywiście do sejmiku. Ja mogę powiedzieć, że będę każdorazowo co roku występował o dokapitalizowanie spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne, no w różnej formie finansowej, bo może to być również dotacja udzielona przez sejmik na rzecz naszego miasta, na rzecz samorządu i następnie przekazana do spółki. Na pewno będę o to występował. Panie radny Kosiński, mam pełną świadomość pracy na rzecz poprawienia sytuacji finansowej szpitala i zapewniam pana, że to pan szykuje, nie podejmując takiej decyzji dzisiaj, głosując przeciwko zbyciu tych nieruchomości na rzecz GIM-u, to pan głosuje nad katastrofą w mieście, nad zamknięciem klubów sportowych, nad zamknięciem jednostek kultury z tego powodu, że nie będzie pieniędzy dla nich. Reflektory na stadionie gdzie są? Panie ale gdybyśmy co roku nie mieli płacić kilkunastu milionów złotych na długi szpitala, czyli jeżeli nie będziemy musieli płacić kilkunastu milionów złotych na dofinansowanie GIM-u, to mamy pieniądze i na sport, i na kulturę, i na szkoły, i na wiele, wiele innych rzeczy. A musimy te pieniądze płacić przez zaniedbania w postaci niedopilnowania, przepraszam, dyrektora Marka Nowaka. Gdyby pan prezydent spełniał w sposób należyty nadzór nad dyrektorem szpitala i nie doszłoby do takiej sytuacji, te pieniądze, które teraz będą przeznaczane na GIM, mogłyby być przeznaczane, tak jak pan mówi, na sport, na kulturę, na szkołę. Przewodniczący, Wysoka Rada, panie prezydencie, szanowni mieszkańcy. Chciałbym w kilku zdaniach, tak powiem, ukazać, jaka jest wiarygodność w mojej ocenie dyrekcji szpitala. Posłużę się także cytatami, ale pierwsza rzecz powstanie GIM-u wtedy. Być może to na pewno to nie ma wpływu na dzisiejszą sytuację, jeżeli chodzi o finanse, sytuację szpitala czy sytuację miasta, tak? Swego czasu, jak pamiętamy, powstanie GIM miało skutkować tym, że miało się to odbywać bez kosztów, tak? Prezes Grudziąckich Inwestycji Medycznych miał pracować, że tak powiem, za symboliczną złotówkę. Okazało się, jak wszyscy wiemy, pracował za pieniądze, o którym tutaj mieszkańcy zebrani mogą sobie tylko pomarzyć. Cytat z dyrektora Nowaka z Gazety Pomorskiej z 23 grudnia 2014 roku. Już mówię. To jest pytanie dziennikarza. Ale stabilizacji finansowej szpitalowi bardzo potrzeba. Jest bowiem groźba, że zamkniecie ten rok na dużym minusie. Odpowiedź dyrektora szpitala. Szpital reguluje swoje bieżące zobowiązania, a pracownicy otrzymują pensję.
Czy zakończymy rok stratą? Nie wiem. Jeśli nawet tak się stanie, to powtórzę jeszcze raz. Sami ją sfinansujemy. A okazuje się, że to my finansujemy, a nie dyrektor. Tak? Następna sprawa. Jak się nie mylę, był to rok 2015, czerwiec, kiedy tutaj na wniosek radny pan dyrektor powiadomił pan ze swoimi zastępcami i przedstawiał sytuację finansową szpitala i pozyskanie, ewentualne pozyskanie środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego. Pamiętam, wtedy deklarował pan dyrektor kwotę, że otrzyma od marszałka 100 milionów złotych. Po roku mniej więcej, też chyba to był czerwiec, jak się nie mylę, spytałem się pana dyrektora, ile pan pozyskał. Okazało się, że jest 21 milionów. Jak ja mam wierzyć panu? Jak ja mam panu wierzyć? Tak? Bo chcę, ale fakty są takie, że trudno mi w to uwierzyć, tak? No, jeżeli uwierzę, to wierzę, że się zachowam jak samobójca. Od lat było w sprawozdaniach szpitala powtarzane we wprowadzeniu do sprawozdania szpitala, że stratę z roku z tego roku pokryjemy z zysków lat ubiegłych. Od kilku lat tą samą śpiewkę słyszymy, nie ma pokrycia, ponieważ no, jest strata. Tak? Na jednej z ostatnich sesji pan radny Marek Czepek poinformował, jak się nie mylę, że otrzymał od dyrektora pismo, że do 2022 roku szpital będzie cały czas przynosił straty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. No to mam pytanie, to co ta transakcja dzisiejsza nam da, jeżeli w jednym, drugim, trzecim roku dyrektor znów zadłuży, doprowadzi do wzrostu zobowiązań o kilkadziesiąt milionów złotych. Inną sprawą jest, pamiętam jedno z posiedzeń komisji, kiedy wiceprezydent pan Marek Sikora powiedział, że zgody Rady Miejskiej na tego typu w cudzysłowie deal nie potrzeba. Dzisiaj się okazuje, że potrzeba. Prosiłbym mi też także o wytłumaczenie tego. Na tą chwilę tylko tyle pytań i refleksji. Dziękuję. Najpierw odniosę się do słów pana prezydenta, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za tą sytuację. Absolutnie nie zgadzam się, że za tą sytuację, w której znalazł się szpital czy budżet miasta, odpowiadają radni. Rzeczywiście ta komisja, w której uczestniczyliśmy w zeszłym roku z radnym Wiśniewskim, nie tylko bardzo dużo nam pomogła, otworzyła oczy i rzeczywiście dzisiaj znamy zdecydowanie, czy mamy więcej informacji na temat sytuacji finansowej. Ale odnosząc się do pana słów, zacytuję to, co napisało Rio w tej opinii, czy w tym opinii o sytuacji finansowej głowy miasta. Na powstanie tej sytuacji znaczący wpływ miała pasywna postawa organów miasta Grudziądza. Zaniedbanie organów miasta przejawiały się poprzez nieokreślenie mechanizmów kontrolnych zapewniających przestrzeganie przez dyrektora szpitala obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza zasad prowadzenia gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych, co doprowadziło do powstania bardzo wysokiego zadłużenia szpitala, a w konsekwencji do powstania straty, do pokrycia której zobowiązane jest miasto. Po drugie, nieprzygotowanie kompleksowego programu restrukturyzacji sytuacji finansowej szpitala. Po trzecie, odwlekanie w czasie podjęcia przez organy miasta działań mających na celu odzyskanie zdolności do spłaty zobowiązań i z zachowaniem racjonalnej gospodarki finansowej przez szpital, a w konsekwencji przewidywalnej i stabilnej sytuacji finansowej miasta Grudziądza, która zapewni bezpieczne wykonywanie zadań publicznych. To są uwagi do organu, nie do radnych, tylko do prezydenta, do organu wykonawczego. I na to chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę. Szanowni Państwo, to o co powinniśmy zadbać, jeżeli chodzi o przyszłość miasta, to o odbudowanie zaufania miasta wobec takich instytucji jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy inne instytucje finansowe. Jeżeli dzisiaj Państwo myślicie, że to zaufanie odbudujecie wirtualną transakcją, to moim zdaniem jest to po prostu bardzo, bardzo naiwne. Bo teraz wróćmy jeszcze do tej transakcji, o której dzisiaj dyskutujemy. Z jednej strony można powiedzieć, że ta transakcja ma pokazać dodatni wynik finansowy szpitala. Tak, ona pokaże dodatni wynik finansowy szpitala, ale jest to wynik wirtualny. I tutaj też warto uświadomić wszystkich pracowników. Szanowni Państwo, nie poprawi się sytuacja finansowa szpitala tą transakcją. Szpital zostanie oddłużony, ale to nie znaczy, że do państwa budżetu szpitala wpłyną realne pieniądze. One nie wpłyną. One
to jest tylko i wyłącznie wirtualny pieniądz. Można wręcz powiedzieć, że sytuacja, jeżeli tylko i wyłącznie wykonamy tą operację bez kolejnych działań, to sytuacja się pogorszy, bo do tej pory państwo mieli wpływy z budżetu miasta, które w tym roku wyniosły rzędu 20 milionów złotych. W tej operacji, w przyszłym roku tych wpływów nie będzie, będzie tylko dokapitalizowanie GIM-u. Przypomnę państwu, że prognozowany realna strata bez uwzględnienia nadwykonań jest prognozowana na około 30 milionów. Co to oznacza? To oznacza, że szpital w roku bieżącym wydał 30 milionów więcej niż do budżetu wpłynęło. To są realne pieniądze. To oznacza, że na koniec roku albo trzeba będzie zadłużyć się o kolejne dziesiątki milionów złotych, bądź komuś po prostu nie zapłacić. I jeżeli dzisiaj istotą tej transakcji ma być tylko i wyłącznie uzyskanie pozytywnej opinii RIO, to w mojej ocenie ona jest nieprzygotowana. Musimy poważnie traktować RIO. Nie sądzę i od początku mówiłem, że ta transakcja jest do przyjęcia, ale jeżeli przedstawimy cały kompleksowy pakiet działań połączonych właśnie z przygotowaniem restrukturyzacji, z bilansowaniem szpitala. Ja państwu przypomnę historycznie, myśmy zawsze podejmowali w ten sposób decyzje i dzisiaj właśnie szpital znajduje się w takiej, a nie innej sytuacji, ponieważ zawsze radni w przypadku szpitala byli stawiani pod ścianą. Tak było w przypadku GIM-u. W roku 2011 w czerwcu podejmowaliśmy decyzję o powołaniu GIM-u, kiedy praktycznie dźwigi i wykopy były na terenie szpitala, zrobione pół roku wcześniej. I dzisiaj mamy podobną sytuację, bo spójrzcie państwo na sekwencję zdarzeń. 6 października mamy opinię profesora Modzelewskiego, w oparciu o którą dzisiaj podejmujemy decyzję. Pytanie, a co się działo przez ostatnie 5 miesięcy wcześniej? Nic. Dzisiaj podejmujemy decyzję w oparciu o 6 października. Kolejna decyzja jest wystąpienie do Siemens Finance, jest 29 października. Proszę zobaczyć, jaka jest niefrasobliwość. Transakcja dokonana jest 10 listopada bez zgody Siemens Finance, co tak naprawdę oznacza, że 138 milionów pożyczki, która jest Siemens Finance, jest wymagalna. Wczoraj ze zdumieniem usłyszałem na Radzie Społecznej Szpitala, że właściwie to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ od 4 lat pożyczka Siemens Finance jest wymagalna, bo jej nie obsługujemy w terminie. Szanowni państwo, tak się nie prowadzi polityki finansowej miasta i szpitala. Przez 4 lata praktycznie balansujemy na krawędzi. To znaczy, że w każdej chwili Siemens Finance mógł zawołać z spółki komunalnej 138 milionów złotych. Dlatego dzisiaj apelujemy nie o odrzucenie tej transakcji, w tym sensie, że ona jest do przyjęcia, tylko musimy nad tym siąść i opracować kompleksowe rozwiązanie. Dlatego uważam, że na tym etapie jest to nieprzygotowane, co nie oznacza, że w całości ta transakcja nie ma sensu. Nie wiem tutaj pana radnego Kowalskiego, niewiele już chciałbym dodać, ale tu chciałbym już podnieść pewne wątki z tego oświadczenia klubu. Zwracaliśmy tam uwagę na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa tej transakcji również. Myślę, że jakby to przygotowanie transakcji, wyposażenie jej w całościowy plan i tak dalej, winno też wiązać się z pozyskaniem wszystkich opinii, głównie instytucji skarbowych, na temat bezpieczeństwa podatkowego, jeśli chodzi o VAT, jeśli chodzi o CIT, jeśli chodzi o ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej i tak dalej. I apelowałbym o to, żeby przed podjęciem tej decyzji, czy przed głosowaniem, o takie właśnie interpretacje i opinie się zwrócić, ponieważ w przeciwnym razie, raz, że samą decyzją, tak jak to zostało powiedziane, nie tylko nie rozwiązujemy, ale w dłuższej perspektywie tak naprawdę pogarszamy sytuację szpitala, to dodatkowo podejmujemy bardzo duże ryzyko związane z konsekwencjami podatkowymi związanymi z tą transakcją, która ma się odbyć. Pan radny Łukasz Kowalowski pytał się tu o wiarygodność tych decyzji i co nam to da. Ja wielokrotnie, panie radny, wspominałem, że to jest pierwszy etap.
że przeniesienie zgoda państwa na zbycie nieruchomości do GIM-u spowoduje, że szpital będzie miał dodatni, co prawda panie Macieju, pan ma rację, to będzie wynik papierowy, ale dodatni wynik, który umożliwi, że szpital będzie stroną przed bankami. Będzie miał dodatnie kapitały, panie Macieju. Teraz tak, wspomniał pan, czy jest potrzebna zgoda Rady Miejskiej na tego typu transakcje. Tego typu transakcje są bardzo rzadkie, panie radny, i opinie są podzielone prawników. Ponieważ są podzielone opinie prawników, to oczywiście wolę, żeby taka zgoda na to taka była. Po co potem o tym dyskutować? Jeżeli chodzi o pana radnego Macieja Glamowskiego, panie Macieju, nie zdarzyło mi się powiedzieć, że ja obciążam radnych za sytuację w szpitalu. Nie ma takiej mojej wypowiedzi w żadnej sekundzie, także czegoś takiego nie było. Jednoimiennie, jednoosobowo odpowiadam za sytuację we szpitalu i we wszystkich spółkach w naszym mieście i za to, co się dzieje. O tym dodatnim kapitale to powiedziałem, to jest sens tego zbycia tych nieruchomości, żeby szpital miał dodatnie kapitały. I to z kolei spowoduje, że bank może z nim rozmawiać. Poważne traktowanie RIO. Ja traktowałem zawsze bardzo poważnie RIO i jeździłem z własnej inicjatywy, żeby rozmawiać i z kolegium, z własnej inicjatywy. Nie musiałem być wzywany. Wielokrotnie jeździłem do Bydgoszczy, żeby rozmawiać na różne tematy. W tej chwili RIO nieco inaczej funkcjonuje, dając materiały przed dzisiejszą sesją koniecznie, co jest ewenementem w dotychczasowej historii, bo w dotychczasowej historii współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową materiały były przesyłane po miesiącu gdzieś tam, oczywiście. Zwracam też panu uwagę, że opinia pana profesora Modzelewskiego, ta pierwsza opinia jest z czerwca, druga opinia z października jest uzupełnieniem tej pierwszej, więc to nie chodzi o żadne działania takie ad hoc czy z opóźnieniem. My o działaniach naprawczych w szpitalu dyskutujemy już od kwietnia i wszystkie szczegóły, kompletnie wszystkie są państwu przekazywane. To nie jest tak, że działamy na ostatnią chwilę. Informacja czy traktowanie przez tego całego procesu, ociągnę nowe dokumenty, interpretacja podatkowa oczywiście, że może być, tylko ta interpretacja może być w ciągu pół roku, panie radny, w ciągu pół roku. My nie mamy aż tyle czasu. Czas dzisiaj nie jest naszym sprzymierzeńcem. Ja pozwolę sobie zacytować tak protokół RIO, z którego wynika, że w 2001 roku, w 2011 roku pan prezydent wraz z dyrektorem szpitala zobowiązał się do nieprzekształcania w spółkę kapitałową szpitala przez okres 20 lat. Ponadto oświadczył, że w przypadku, gdy nastąpi to przekształcenie, gmina miasto Grudziądz na pierwsze żądanie oraz na warunkach określonych przez wierzyciela ustanowi zabezpieczenie zobowiązań dla Siemens Finance, tak? I zgodnie z treścią oświadczenie, to było 5 grudnia, stanowi formę gwarancji udzielonej wierzycielowi szpitala, czyli pan prezydent z panem dyrektorem wtedy, kiedy także potrzebna była zgoda rady, nie wystąpił o tą zgodę, tylko mało tego, razem z dyrektorem szpitala podpisali takie zobowiązanie bez kontrasygnaty pani skarbi. A dzisiaj my radni, tak? Którzy część jest pierwszą kadencję, tak jak ja, którzy nie mieli swego czasu na to wpływu, mają decydować o tym, czy szpital będzie dalej zadłużany, czy nie, czy miastu się uda wyjść na prosto, czy się nie uda, tak? No to jest, uważam, że to jest niezły zabieg ze strony organu wykonawczego i obojętnie co nie będzie, to będzie to może, obojętnie co by nie było, to będzie można zgonić to na radnych, że jedni zagłosowali tak, drudzy zagłosowali tak. Ja już kiedyś się wypowiadałem, że nie chcę uczestniczyć w tej wojnie agrarnej, tak, między PiS-em a Platformą, polegającej na tym, kto kogo do ziemi zapowie. Bo inną sprawą jest to, że lewa strona tej sceny politycznej, nie mylić z lewicą, tylko mi chodzi mi o Prawo i Sprawiedliwość, gra na jedno, tak? Gra na komisarza, a druga strona, najkrócej mówiąc, gra na to, żeby tego komisarza nie było. A my tutaj po środku mamy dzisiaj decydować o tym, komu, że tak powiem, się przychylić, tak? Ja powiem szczerze, najlepiej bym w ogóle nie głosował, tak? Bo nie ja do tego bałaganu doprowadzimy. A dzisiaj na mnie, na Piotrze, tutaj na dzień dzisiejszy na Michale czy na Szymonie, no ciąży odpowiedzialność, co my zrobimy, tak? Dziękuję. Szanowni Państwo, ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły tej transakcji,
Oczywiście, że kapitały będą dodatkie po tej transakcji, ale pragnę przypomnieć, że nie będzie zwolnione poręczenie Siemens Finance. To, co wczoraj mówiłem na Radzie Społecznej Szpitala, to, że poręczenie Siemens Finance pozostaje przy szpitalu na kwotę prawie 300 milionów złotych, oznacza, że w tym drugim etapie, o której mówi pan prezydent, będzie bardzo trudno pozyskać bank, który będzie chciał zrefinansować kredyt szpitalu bez dodatkowych poręczeń. Czy to będzie poręczenie miasta? To nie wchodzi w ogóle w rachubę, bo to jest zaliczane do długu. Czy będzie to poręczenie spółek komunalnych? Patrzę na pana prezesa Dąbrowskiego, jednej czy drugiej. Dlatego, że nie sądzę, aby jakikolwiek bank chciał finansować bez dodatkowych poręczeń. Dlatego jeszcze raz mówimy o tym, że na tą sytuację, na tą transakcję, o której dzisiaj mówimy, musimy patrzeć szerzej, kompleksowo. Ona ma sens, jeżeli jest zgoda jeszcze drugiej strony, na przykład banków, które miałyby zrefinansować właśnie te złe długi w szpitalu. Jeżeli dzisiaj robimy tylko coś takiego no wyrwanego, powiedzmy, z kontekstu i mówiąc, że będziemy pracować dalej, to może się okazać, że w przyszłości będzie to po prostu niemożliwe. To jest jakby jedna rzecz. Drugą rzecz, drugi aspekt, o którym chciałbym przypomnieć, to jak słucham, zresztą sam czyniłem zabiegi, sam byłem inicjatorem razem z Szymonem i z Mariuszem Żebrowskim wyjścia z prośbą o wsparcie do marszałka, szczerze powiem, czujemy się bardzo, bardzo niekomfortowo. My prosimy marszałka od dłuższego czasu o 15 milionów, mówimy teraz o 10 milionach i to wsparciu tylko i wyłącznie w tym roku. Być może coś będzie w kolejnym roku, ale tego dzisiaj nikt nie jest w stanie tak naprawdę określić. A przypomnę, że marszałek realizuje pakiet stulecia, który, jak pan dyrektor doskonale wie, wczoraj wielokrotnie prostował, że wartość tego pakietu jest 1,2 mld. 1,2 mld, tak? Gdzie szpital we Włocławku, podobny co do struktury i wielkości, otrzymuje 220 milionów złotych, szpitale w Toruniu 0,5 mld, szpitale w Bydgoszczy, w Inowrocławiu też dziesiątki czy setki milionów złotych. Jak na to patrzymy szerzej, to po prostu też musimy jakby no zapytać się wprost, gdzie Grudziądz leży. Czy Grudziądz leży rzeczywiście jeszcze w województwie kujawsko-pomorskim, czy zostaliśmy wykluczeni. A uważam, że niezależnie czy organem prowadzącym jest miasto, czy organem prowadzącym jest marszałek województwa, to wsparcie z uwagi na to, że nasz szpital obejmuje swoim zasięgiem ponad 450 tysięcy mieszkańców, jest czymś naturalnym. Zresztą z taką dokładnie argumentacją, panie prezydencie Sikora, szliśmy do sądu, argumentując, że właśnie marszałek powinien być organem założycielskim naszego szpitala, a nie gmina, miasto Grudziądz. I bądźmy tego jakby dalej konsekwentnie, domagajmy się tego wsparcia, ale dzisiaj jesteśmy totalnie jakby na kolanach. I to też jest bardzo niedobre dla rozwoju miasta, bo jeżeli o tym mówimy, to pragnę też jeszcze jedną rzecz przypomnieć. To nie jest kwestia dokapitalizowania przez kolejne 15 lat po 13 milionów złotych. Z prognoz, które przedstawił pan dyrektor Nowak na rok 2017, szpital w roku 2017 znowuż w projekcie budżetu na przyszły rok. Wreszcie dzięki pożyczce od Siemensa i budowie nowych oddziałów w latach 2012-2014 szpital znajdzie się wśród pracowników trzeciej kategorii. Jak państwo dobrze wiecie, w przyszłym roku, w 2017 roku, 1 lipca wchodzi w życie reforma systemu lecznictwa w Polsce. Szpitale będą podzielone na cztery kategorie. My się znajdujemy w trzeciej kategorii finansowania. Oznacza to, że znajdziemy się w gronie tych placówek, które o kontrakt będą musiały bić się w konkursach, takich do tej pory. Po prostu otrzymamy dofinansowanie na bazie liczby świadczeń, które były udzielane w naszej grudziąckiej placówce. A proszę zwrócić uwagę, że ta liczba była na tyle duża dzięki tym nowym oddziałom, które powstały z kredytu zaciągniętego od Siemens Finance. Na świadczenia w roku 2017 Ministerstwo Zdrowia właśnie w tej fazie pozakonkursowej dla tych szpitali trzeciej i czwartej kategorii przeznaczył 23,5 miliarda złotych. Do tego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP z pełnym przekonaniem popiera tę uchwałę.
Natomiast w tym miejscu, panie przewodniczący, chciałbym poprosić o dopuszczenie do głosu osoby spoza Rady, pana prezesa Wiązkich Inwestycji Medycznych Piotra Jaskulskiego, który chyba jest najbardziej odpowiedzialny za przeprowadzenie prawidłowe tejże transakcji i bardzo mocno personalnie odpowiada za pochodzenie tej transakcji. Proszę także o dopuszczenie do głosu pani radnej Sejmiku Województwa Śląsko-Pomorskiego, pani profesor Anny Janosz, która jako radna Sejmiku była też do dyskusji wywołana w odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Tutaj bym prosił pana prezydenta o ewentualne wyznaczenie pana prezesa, a jeżeli chodzi o panią radną, to jest zwyczaj taki, że posłowie nie są przegłosowywani. Wobec tego też będę prosił państwa radnych, żebyśmy nie stosowali trybu o dopuszczenie, tylko umożliwili pani radnej zabranie głosu. Jeżeli ktoś ma jakieś inne przeciwne uwagi, to bym bardzo prosił o tym odpowiednie. Muszę na początku powiedzieć, że jestem zbudowany troską o to zagadnienie, które jest przedmiotem naszych obrad i mówię to bez sarkazmu, tylko szczerze, bo faktycznie nad problemem finansowym i szpitala i miasta trzeba się pochylić i trzeba podjąć intensywne działania naprawcze. To, które jest proponowane dzisiaj, jest pierwszym krokiem znaczącym, bardzo ważnym. Ale najpierw chciałbym zadać trzy pytania samemu sobie i na nie odpowiedzieć. Czym jest szpital dla Grudziądza? Czym jest spółka dla szpitala i miasta? Czym jest ta transakcja? Otóż czym jest szpital? Ja pomijam zagadnienia medyczne, że obsługuje 400 tysięcy mieszkańców, że udziela kilkadziesiąt tysięcy świadczeń stacjonarnych i innych, że praktycznie każdy, kto w Grudziądzu zachoruje, czy ma zdarzenie nieprzyjemne dla zdrowia, może znaleźć tutaj pomoc we wszystkich praktycznie dziedzinach, od interny po psychiatrię. Pomijam to zagadnienia medyczne, bo wszyscy to znamy i tu nie chcę używać kolokwializmów. Chciałbym skupić się na zagadnieniu ekonomicznym. Czym jest szpital dla Grudziądza? To jest 200 milionów złotych dostarczanych do Grudziądza z zewnątrz, rok w rok. 200 milionów złotych, bo takie są przychody szpitala. Z tego 60% to są wynagrodzenia, które w większości pozostają w Grudziądzu. To jest 120 milionów. Do tego są dochody różnych firm, które ze szpitalem współpracują, w większości z Grudziądza i z rejonu. To jest suma summarum około 150 milionów złotych przywożonych do Grudziądza przez szpital. I te pieniądze zostają w Grudziądzu. Więc stąd pilna potrzeba, aby ten szpital ratować, aby ten szpital pozostał, aby nie stracił swojego potencjału, którym dysponuje i który służy mieszkańcom i który przynosi Grudziądzowi dochody. Grudziądzowi rozumianym szeroko, niekoniecznie jako budżet miasta. Czym jest spółka? Spółka jest organem powołanym, jest podmiotem powołanym specjalnie w tym celu, żeby ulżyć szpitalowi w działalności inwestycyjnej. Ona była powołana w 2011 roku i tak naprawdę wtedy podjęto decyzję o tym, co ma się dalej dziać. Wtedy. Dzisiaj to jest kontynuacja tego, co wtedy rozpoczęto. Więc w zasadzie można by powiedzieć, dlaczego nie pamiętamy, jakie były cele powstania tej spółki i że tak naprawdę to, co ma się teraz dziać, jest ścisłą konsekwencją tego, tej decyzji, którą wtedy podjęto. A czym jest ta transakcja i dlaczego tak ona ma wyglądać? Otóż, proszę państwa, szpitale w Polsce często są w takiej sytuacji jak nasz, to znaczy inwestują swoje środki bieżące na nakłady inwestycyjne, co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. Szpital otrzymuje środki finansowe za udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to jest główny płatnik. Inne dochody mają charakter marginalny. I te środki są przeznaczone na cele związane z udzielaniem świadczeń. Zapłaty, zakupy, media, etc. Ewentualnie czynsz dzierżawny i amortyzacja. Natomiast nie ma tam miejsca na nakłady inwestycyjne. Inwestycje powinny być realizowane bądź ze środków zewnętrznych, ewentualnie, a często tak jest, czego mamy przykład chociażby w naszym województwie obecnie, od organu prowadzącego. I rzeczą naturalną jest, że te nakłady inwestycyjne, które szpital poniósł, pożyczając pieniądze. Bo szpital nie ukradł tych pieniędzy na inwestycje, tylko je pożyczył w postaci pożyczki z Siemens Finance, zresztą bardzo dobrej pożyczki. Bo nie mówię o kredytach, które są
nawet nie zaciągnięty, tylko narzucony szpitalowi przez wtórnych wierzycieli, ale mówię o pożyczce, którą poprzez spółkę szpital zaciągnął z Siemens Finance. To jest bardzo dobra pożyczka i należy tę pożyczkę szanować i z niej się należycie wiązywać. W tym celu funkcjonuje spółka. Dla spółki ten wierzyciel, jakim jest Siemens Finance, jest wierzycielem naturalnym. My przecież jako spółka nie przejmujemy długów szpitala pochodzących od innych wierzycieli. Tylko to jest tak naprawdę nasz dług, dług spółki. Bo Siemens Finance pożyczył pieniądze spółce, a spółka szpitalowi. Ta operacja pozwoli uwolnić szpital od tego długu, dając mu oddech, dając mu szansę na poprawę swojej struktury finansowej, a jednocześnie przejmując, niejako przenosząc to zobowiązanie oczywiście na swojego właściciela. Spółka ma swojego właściciela, przecież jest im tak naprawdę miasto, to jest 98% udziałów. Więc czym jest spółka? Spółka jest buforem bezpieczeństwa między szpitalem a miastem w zakresie nakładów inwestycyjnych. Jest swoistym wentylem bezpieczeństwa finansowego w zakresie inwestycji. I ta transakcja ma ten bezpiecznik uruchomić, ma ten bezpiecznik uaktywnić, tak abyśmy mogli szpital odciążyć przynajmniej w części od poniesionych przez niego niesłusznie nakładów inwestycyjnych. Bo tak naprawdę nie szpital powinien ponosić nakłady inwestycyjne, a je poniósł, bo inaczej nie mógłby funkcjonować, bo inaczej nie byłoby tego zakresu świadczeń, który jest bezpieczny dla miasta, dla jego mieszkańców. A ten zakres uzyskaliśmy dzięki inwestowaniu. I oczywiście należy zrobić wszystko, żeby szpitalowi pomóc w zakresie oddłużenia związanego z nakładami inwestycyjnymi. Stąd jest ta transakcja. Jeśli chodzi o ten szczegół dotyczący aktu notarialnego, oczywiście panie Andrzeju, miał pan rację. Natomiast jeszcze taki drobny aspekt jest, oczywiście nie wypadało notariuszowi zwracać uwagi na zakres jego zadań i obowiązków, który powinien znać, ale gdyby przyjrzeć się dobrze temu aktowi, tam jest przywołany operat szacunkowy, który bardzo szczegółowo jest ta nieruchomość opisana, łącznie z metrami kwadratowymi i innymi danymi. Także bezpośrednio w akcie notarialnym nie ma zapisu, ale przywołany tam jest operat szacunkowy, który dokładnie wszystko jest opisane. On jest częścią tego aktu notarialnego. Także chciałbym bardzo podziękować za tę troskę, jaką Państwo wykazujecie, bo jest to rzecz ważna i oczywiście nas też pobudza do refleksji, żeby te działania, które podejmujemy w zakresie funkcjonowania i GIM-u i tej relacji między szpitalem, miastem i GIM-em, żeby doprowadzić do takiego stanu, byśmy mogli powiedzieć, że osiągnęliśmy pełny sukces. Myślę, że jest to realne i to działanie, które dzisiaj jest proponowane, jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku. W kierunku takim, żeby nakłady inwestycyjne zostały niejako przeniesione na miasto, czyli na organ prowadzący, ale w sposób łagodny, w sposób bezpieczny, poprzez fakt dokapitalizowania corocznego. Nie jest przecież tak, że 138 milionów spadnie jak z tego nieba i będzie natychmiast do zapłaty. To jest dług rozłożony na wiele lat. Dług, który jak słyszymy z ust pana prezydenta, absolutnie spłacalny przez miasto i obciążenie, które z tego wynika, nie jest obciążeniem, które by miasto mogło zdołować. Natomiast szpital może uratować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ponieważ pojawiło się nazwisko związane z pracą radnych województwa kujawsko-pomorskiego, stąd pozwoliłam sobie poprosić o zabranie głosu i bardzo dziękuję za udzielenie mi tego głosu. Szanowni Państwo, rzeczywiście jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Grudziądz jest w bardzo trudnym momencie i ja jako grudziądzanka, radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego mam tego świadomość. Mam nadzieję również, przysłuchując się dyskusji, że dla wszystkich radnych Grudziądz jest najważniejszym problemem i wszyscy chcą nad tym problemem się pochylić. Nie w sensie takim, czy będziemy mieli komisarza, czy nie, czy zachowamy status quo, ale chcę, żebyśmy wszyscy, zanim Państwo podejmą decyzję, jak będą Państwo głosowali, chcę, żeby Państwo się zastanowili nad miejscami pracy, nad instytucjami, które funkcjonują w Grudziądzu, nad
szkolnictwem, nad kulturą, nad tymi instytucjami, które być może pieniędzy na restrukturyzację swoich konkretnych budynków nie otrzymają. Szanowni Państwo, w poniedziałek odbyło się spotkanie Klubu Radnych PO Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Była to trudna, rzeczowa, dla mnie bardzo emocjonalna dyskusja, gdzie uświadomiłam między innymi radnym, bo to radni będą podejmowali decyzję o przyznaniu nam pieniędzy już na grudniowej sesji. Uświadomiłam radnym, że Szpital Grudziądzki tak naprawdę jest szpitalem wojewódzkim, bowiem 37% Grudziądzan leczy się w tym szpitalu, a wszyscy pozostali chętnie przyjeżdżają właśnie do Szpitala Grudziądzkiego, aby się leczyć. Uświadomiłam im to i myślę, że po dyskusji radni pochylili się nad tym problemem, mają tego świadomość, że musimy również pamiętać o Szpitalu Grudziądzkim, nie tylko o szpitalach wojewódzkich, szpitalach nazwy. I w związku z tym chciałbym Państwa bardzo gorąco prosić o podjęcie decyzji i głosowaniu za, abyśmy mogli rozpocząć restrukturyzację szpitala i abyśmy myśleli o innych instytucjach i placówkach funkcjonujących w Grudziądzu. Abyśmy myśleli chociażby o Centrum Kultury Teatr, które ma rozpocząć ogromną inwestycję i ogromny remont w następnym roku. Bardzo dziękuję. Pani Radnej Sejmiku Województwa, ja rozumiem, że w 2011 roku, kiedy była podjęta uchwała odnośnie zgoda na pożyczkę i na powstanie GIM-u, tak, 150 milionów złotych, to nie neguję do końca, że to był zły krok. Tylko Państwo sobie zobaczą tutaj na tej mapie, co dzisiaj zastawiamy, to na czerwono mamy to w cudzysłowie zastawić, tak? I gdybyśmy tylko to mieli, to by było jeszcze pół biedy. Natomiast no, dyrektor Fras, oczywiście za zgodą władz miasta, no bo przecież bez zgody tego nie zrobił, wybudował tam jeszcze inne pawilony i to jest nie 150 milionów, tylko to jest następne, powiedzmy 150 milionów i dzisiaj kredyt i dług inwestycyjny wynosi 300 milionów złotych i to nas dociąża, bo gdyby było to tylko 150 milionów, to byśmy byli w stanie to udźwignąć. A też nie można mówić, panie prezesie, tak, że wybudowaliśmy szpital, że jesteśmy w stanie wszystkim mieszkańcom zapewnić, że tak powiem, opiekę medyczną, czy mieszkańcom okolicznych miejscowości, tak, no bo idąc tym tokiem rozumowania, to każde miasto pokroju Grudziądza, powiedzmy, powinno wtedy mieć wybudowany tak wielki szpital, tak, jednak tego nie robiono. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź pani radnej sejmiku, to jeżeli pani mówi, że pani w poniedziałek, tak jak się nie mylę, radnym Platformy uświadomiła, tak, no, że ten szpital jest ważny, że on ma rangę szpitala wojewódzkiego, to mam pytanie, dlaczego pani radna tego szybciej nie zrobiła, wtedy kiedy był dzielony pakiet stulecia, o którym mówił marszałek, tak, gdzie szpital wojewódzki we Włocławku chyba 180 milionów, czy w zależności, czy ponad 200 dostawał, bo my nie dostaliśmy prawie nic, nawet w ramach tego pakietu powiatowy szpital w Wrotnicy, zrezygnowaliśmy swego czasu i się odłączyliśmy, dostał 20 parę milionów złotych, mam tą informację potwierdzoną, bo rozmawiałem, tak panie dyrektorze, tak jest. Ile państwo jako radni w sejmiku, mający większość, tak, w sejmiku, pozyskali z tego pakietu dla nas pieniędzy? To jest pytanie, tak? Niech mieszkańcy wiedzą ile. W jaki sposób, no, że tak powiem, zadbaliście o nas, bo Włocławek to miasto porównywalne do nas, co prawda trochę większe, w zależności od 180 do 220 milionów, tak? Brodnica mówię, 20 parę milionów złotych. No to jest pytanie, przypuszczam, że raczej retoryczne. Dziękuję bardzo, pan prezydent. Mówię, że Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli spółka taka sama jak GIM, zaciągnęła kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym tylko i wyłącznie na obsługę jednostek służby zdrowia, dla której marszałek jest organem założycielskim. Nie ma możliwości, aby to była Brodnica i jakikolwiek inny szpital powiatowy w województwie. Zgadzam się z panem o tych 20 milionach,
ale to myśmy też otrzymali te 20 milionów w ubiegłym roku, jak większość, jeżeli nie wszystkie szpitale powiatowe w naszym województwie, z innych środków. To było w ubiegłym roku. W tym roku takiej możliwości nie ma, tylko i wyłącznie szpitale marszałkowskie. Z klubem radnych PO, tylko jestem głęboko przekonany, że jest to rozmowa zbyt późno. To takie rozmowy o wsparciu finansowym grudziąckiego szpitala powinny odbyć się kilkanaście miesięcy temu. To jest jedna kwestia. A co do drugiej kwestii, chciałbym się dowiedzieć, czy pani radna przekonywała radnych sejmików województwa co do konkretnych kwot, jakie są potrzebne. Bo my w budżecie miasta mamy zagwarantowane dokapitalizowanie GIM-u w kwocie 5 milionów. Potrzeba jest przynajmniej jeszcze 8. I czy pani radna jednocześnie powiedziała radnym sejmiku, że chodzi o coroczne dokapitalizowanie, wsparcie finansowe, coroczne, w takiej, a może nawet wyższej kwocie. Więc chciałbym wiedzieć, czy radni są świadomi tego, że nie chodzi tylko i wyłącznie o kwotę teraz, w tym momencie podjętą w grudniu, tylko że będzie chodziło o to, żeby co roku 2017, 2018 i w latach następnych z sejmiku takie pieniądze, przynajmniej takie pieniądze są. Zabezpieczenie spłaty kredytów przez spółkę GIM jest w naszym budżecie. W naszym budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej, jak wspomniałem wcześniej, do 2031. Wpłaty zewnętrzne są dodatkowymi wpłatami, które przynoszą ulgę dla naszego budżetu. Takiego zabezpieczenia i zapewnienia sejmik nie da, bo sejmik daje wtedy, kiedy podejmuje uchwałę. Ja w rozmowie z panem marszałkiem przedstawiłem temat zabezpieczenia finansowego na przyszłe lata i pan marszałek mówił, że wniesie to pod obrady sejmiku. Dzisiaj mamy taką sytuację, że to wniesie 19 grudnia. Kolejna będzie w przyszłym roku i pewnie to zrobi. Podziewa się pan, że o tak trudnej sytuacji Grudziądza zaczęliśmy rozmawiać z klubem radnym dopiero w poniedziałek. Te dyskusje toczą się od wiosny, natomiast dyskusja, która miała miejsce w ostatni poniedziałek, była przygotowaniem nas do sesji grudniowej. Dziękuję. Czepka. Oczywiście, że tam nikt Święty Mikołaj nie przyniósł do budżetu województwa tego 1,2 miliarda, tylko to jest z kredytu, ale po pierwsze to jest plan Junckera, EBI, bardzo dobrze oprocentowany, nisko oprocentowany. Nie Junckera? A jaki? A tak się proszę. EBI, a tak się... Cytuję to, co jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. 2016-2020, a nie pierwsza. Dobrze. Niewątpliwie jest to bardzo nisko oprocentowany kredyt z EBI. Z czego to jest spłacane? Spłacane jest z budżetu województwa, czyli nie obciąża żadnego mieszkańca Włocławka, Torunia, Bydgoszczy. Co więcej, chcę państwa uświadomić, że mieszkaniec Grudziądza też dostarcza wpływów do budżetu województwa, chociażby wpływów z tytułu CIT, czyli podatku płaconego przez firmy, czyli osoby prawne. Czyli można w takim skrócie powiedzieć, Grudziądzani wspiera budowę szpitala we Włocławku. To jest jakby mówiąc o pewnych mechanizmach. Druga bardzo też ważna rzecz, to znaczy ja bym chciał zwrócić uwagę, to powiedziałeś, że to jest 2,5% budżetu. To duże i mało, to znaczy mało być może jak się popatrzy na całość budżetu, ale doskonale wiesz, że w budżecie jest bardzo dużo wydatków sztywnych. Oświata, pomoc społeczna, tym co tak naprawdę miasto może dysponować na inwestycje, to wydatkowanie rocznie 15 milionów złotych, 13 plus jeszcze strata to jest 20 albo więcej, to jest bardzo dużo. Jest. Szanowni Państwo, za kwotę 13 milionów złotych. 11 milionów 600. Proszę bardzo, jest głos radnego. Wieloletnich przepływów finansowych mamy 13 milionów złotych. Niewątpliwie z punktu widzenia budżetu miasta jest to duże wyzwanie. Przez kolejne 15 lat trzeba pamiętać, że my musimy budować potencjał dochodowy tego miasta, czyli musimy też zadbać na przykład o tereny inwestycyjne, o nowych inwestorów, o to, żeby przyszli inwestorzy, którzy będą tutaj płacili podatki od nieruchomości, tworzyli nowe miejsca pracy. Dzisiaj nie mówiąc o tym w perspektywie kolejnych 15 lat, to zamykamy pewne też możliwości rozwojowe miasta. Jeżeli chodzi o
wsparcie marszałka, to myślę, że zupełnie inaczej dzisiaj sytuacja też i dyskusja wyglądała, kiedy byśmy mieli zagwarantowane wsparcie marszałka systematyczne przez kolejne 10 czy 15 lat. Dlatego, że wtedy nie byłoby problemu wygenerowania dodatkowych środków z budżetu miasta. I jakby dzisiaj musimy walczyć rokrocznie o wsparcie, co nam nie poprawia ani sytuacji, ani po prostu jest to ciągła niepewność co do wsparcia w kolejnym roku. To widać, jak to trudno walczyć o to wsparcie w tym roku. Jeszcze raz chciałem powtórzyć, że ta dzisiejsza uchwała, kolega mi tutaj podpowiada cały czas, co mam powiedzieć, ale generalnie, że ta dzisiejsza uchwała jest jakby elementem pewnej całości i ona jest do przyjęcia, jeżeli poznamy poszczególne dodatkowe elementy planu restrukturyzacji, chociażby plan finansowy szpitala na rok 2017, przygotowany zgodnie z nowym statutem, przygotowane prognozy na kolejne lata, nowy statut szpitala, przynajmniej założenia dotyczące planu restrukturyzacji i uważam, że jeżeli przygotujemy to kompleksowo i podejmiemy tą uchwałę na późniejszym czasie, to będziemy bardziej wiarygodni wobec Rio niż dzisiaj podejmując uchwałę tak nieprzygotowaną i tak wyrywkowo, fragmentarycznie fragmentarycznie traktującą restrukturyzację szpitala. Dziękuję. Moje słowa, 2,5% budżetu, 13 milionów złotych rocznie. Przypomnę, że w projekcie budżetu na rok przyszły to jest 5 milionów złotych, czyli 1% budżetu. Jasne, że 5-13 milionów złotych to są pieniądze, za które można by zrobić dużo fajnych rzeczy w naszym mieście. Natomiast pamiętajmy, że to są środki spłata zobowiązań zawodowe obiektów, które służą Gruzią Zamą. Oczywiście zadaniem radnych z Sejmiku Województwa, wybranych z tego okręgu, który znajduje się w Grudziądzu, przypomnę, że to jest 5 osób, no nie tylko dwójka radnych z Platformy, pani profesor Anna Janosz czy Marek Nowak, ale także koalicjant Platformy w Sejmiku, pan Ryszard Bober z Jabłonowo-Pomorskiego, przewodniczący Sejmiku Województwa, ale także radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym Sejmiku zasiadają z tego okręgu. To jest zadanie nas wszystkich, żeby lobbować u przedstawicieli Grudziądza czy tego terenu, który się leczy w Grudziądzkim Szpitalu, o to, aby te środki z samorządu województwa były jak największe, żeby te odciążało nas z tych 13 milionów złotych, tak jak w przyszłym roku. Mała Platforma Obywatelska z PSL-u. W związku z tym możecie Państwo podjąć każdą decyzję, jaką tylko sobie wyłożycie. W związku z tym to od Was zależy i od Rady Sejmiku, głównie z PO, czy do Grudziądza spłyną jakiekolwiek pieniądze. I jak to wyglądało w poprzednich latach, też doskonale o tym wiemy. Natomiast my dzisiaj mówimy bardziej o tym, tak jak powiedział pan radny Glomowski, czy będzie to spływało systematycznie, z roku na rok, żebyśmy tylko i wyłącznie z naszego budżetu nie wykładali pieniędzy na dokapitalizowanie. Bo oczywiście jest 5, ale to wsparcie zewnętrzne będzie bardzo potrzebne i takiego wsparcia ze strony marszałka oczekujemy, ze strony sejmiku oczekujemy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, kilka informacji, które w mojej ocenie należy uzupełnić to, co na tej sali dzisiaj padło, a padło z ust niektórych osób mówiących choćby o tym, jakie konsekwencje będzie miało niepodjęcie przez Państwa tej uchwały. I tutaj rzeczywiście, tak jak Pan Radny Glamowski wspomniał przed chwilą, być może jeszcze dobrze byłoby tylko opinii zewnętrznych uzyskać, poczekać, przygotować statut, ale wchodzimy, Szanowni Państwo, w kolejny już rok budżetowy. Jak Państwo wiecie, to o czym wspomniał na początku tej sesji pan radny Andrzej Wiśniewski, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię negatywną o projekcie budżetu miasta Grudziądza na rok 2017. Ja przygotowałem kilka slajdów, ja pominę te slajdy związane z całą transakcją, bo to wielokrotnie było omawiane. Natomiast, Szanowni Państwo, tutaj mamy wyświetloną uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej, która negatywnie opiniuje. Jeżeli sobie wejdziemy w samą tą opinię, ją wyświetlimy. Państwo radni ją dzisiaj otrzymaliście w biurze rady, bo też RIO do Państwa. Po pierwsze, jak wiemy, mamy opinię negatywną. Ale dlaczego ta opinia jest negatywna? I dlaczego teraz o tym mówię? Ponieważ, jak Państwo wiecie, od tej opinii przysługuje samorządowi w
ciągu 14 dni od daty otrzymania. Ta opinia wpłynęła przedwczoraj do pana prezydenta. Mamy 14 dni na złożenie odwołania i uwiarygodnienia tego, że przygotowany przez samorząd, przez prezydenta projekt budżetu, jak i projekt wieloletniej prognozy finansowej poparty został wiarygodnymi dokumentami i wiarygodnym założeniem. Co w tej opinii możemy przeczytać? Krótko przewinę. Pierwsze strony oczywiście dotyczą tego, że wszystkie pozycje związane z edukacją i tak dalej, z innymi podobnymi działami są dobre, natomiast mamy jedno zdanie, które nam się pojawia, że miasto nie ujęło w projekcie budżetu wydatków na pokrycie w całości straty finansowej szpitala za rok 2015. Czytając dalej, mamy to samo, że miasto nie zabezpieczyło tych środków na szpital. To jest jedyny zarzut Regionalnej Izby Obrachunkowej. I na końcu, że prezydent opierał się na błędnych założeniach, że należy w przyszłorocznym budżecie znaleźć 35 milionów złotych z budżetu. I teraz pytanie podstawowe jest. Oj, nie wyświetlił. Tu mi się nie wyświetlił, przepraszam. Ale to już jest sekunda, ja dopinguję monitor i Państwo już widzicie to, co ja widzę, przepraszam. Dziękuję. O, mamy już. Czyli wykonanie tego obowiązku polegającego na wprowadzeniu do budżetu 35,5 miliona. Dlaczego 35,5? Bo 7,5 mamy w tegorocznym budżecie przewidziane. A łącznie wiemy, że ta strata jest niecałe, czy około 43 milionów. I to zdanie bardzo ważne, Szanowni Państwo. Niespełnienie wymaga wymogu. Równoważenia budżetu w części bieżącej będzie wymagało opracowania i uchwalenia programu naprawczego, który w konsekwencji ograniczy w myśl artykułu, pominę te artykuły, w znacznym stopniu wykonywany zakres zadań własnych, zahamuje rozwój miasta i w istotny sposób pogorszy jego wyniki finansowe. Czyli albo, Szanowni Państwo, dzisiaj dokonujemy pierwszego kroku, pokrywamy stratę szpital we własnym zakresie z tej całej transakcji i wtedy nie musimy tego robić, odwołujemy się do RIO i RIO nam to znaje. Teraz co dalej się dzieje? Szukając, Szanowni Państwo, tych 35, wracam na prezentację z powrotem, ja sobie to przerzucę w ten sposób, będzie łatwiej, żeby coś znowu nam nie zniknęło. Wiemy, że strata szpitala za rok 2015 wynosi około 43 miliony złotych, pozostało nam około 35 milionów złotych do pokrycia. To, o czym pan radny Maciej Glamowski wspomniał, szpital dzisiaj na koniec roku 2016 przewiduje stratę około 25 milionów złotych. Ci rano rozmawiałem, zresztą jest na sali pani dyrektor do spraw ekonomicznych, pani Dominika Cysewska. Dodatkowo musimy do tego wyniku z bieżącego roku dopisać niezapłacone nadlimity za rok 2012. Daje nam około 46 milionów. Czyli sobie dodamy 35 i 46, to oznacza, że mamy 81 milionów złotych do pokrycia przez samorząd w najbliższych dwóch latach. Tak jak wspomniałem, zgodnie z opinią RIO, co należy zrobić, żeby to pokryć. Szanowni Państwo, Państwo mieliście bardzo dużo inwestycji przedstawionych w założeniach do dokumentu, jakim jest projekt budżetu na przyszły rok i załączniku wieloletniej prognozy finansowej. Państwo macie tutaj w drugiej części, mamy wykaz tabelarycznych inwestycji, które miasto może dokonać. Bardzo do Państwa apeluję, aby Państwo podjęli tą uchwałę dzisiaj, ponieważ ona spowoduje dalszy rozwój miasta, nie tak jak wspomniała Regionalna Izba Obrachunkowa, spowoduje po prostu, trzeba będzie te wydatki szukać u siebie. Teraz cofnę się do tego, co Maćku, ty mówiłeś o stracie finansowej szpitala w 25 milionach na koniec 2016 roku. Że ta operacja tak naprawdę jest papierowa, rzeczywiście w większości ona jest papierowa. Ale co nas powoduje? To, o czym wczoraj rozmawialiśmy w Radzie Sportu Szpitala. Przede wszystkim zdjęcie obciążenia szpitala, Szanowni Państwo, w wysokości, pan dyrektor pewno potwierdzi, około 12,5 milionów złotych, które szpital nie będzie musiał przez najbliższe lata jakby wydawać, więc ten wynik będzie znacząco mniejszy. Jeżeli szpital będzie miał więcej środków w swojej kasie, to dzisiejsze opłaty, które ponosi z tytułu choćby zajęć komorniczych, a to jest 15% całej transakcji,
to jest parę milionów skrajowych, również pozostaje w kasie szpitala i tak dalej. Myślę, że pan dyrektor czy pani Cyserska mogłyby wymienić, jaki jest pomysł na modery, na jakby zrestrukturyzowanie. I to jeszcze co, już ostatnia rzecz. Mówimy o planie naprawczym samym. To, co pan prezydent wspomniał, jest to rzeczywiście pierwszy etap. Szanowni państwo, 8 grudnia spotyka się rzeczywiście zespół, którego mam przyjemność przewodniczyć, do spraw restrukturyzacji. I tutaj chciałbym zdementować, że to zespół będzie pisał plan naprawczy. Rzeczywiście, tak jak podałam tej sali, jesteśmy fachowcami do restrukturyzacji. Natomiast na pewno możemy zaopiniować to, co nam fachowcy przygotują. Mamy na 7 stron przygotowany zakres, jak taki plan naprawczy ma wyglądać, że taki plan naprawczy ma być skonsultowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, że taki plan naprawczy ma być w porównaniu do innych funkcjonujących szpitali w kraju, ma być przeanalizowany każdy wydatek i każda możliwość oszczędzania. I ten plan w konsultacji z tym zespołem stworzy zewnętrzny podmiot profesjonalny, który tego typu plany naprawcze już w kraju stworzył. Szukamy podmiotu, który co najmniej kilka, jak nie kilkanaście tego typu restrukturyzacji już przeprowadził, który ma bardzo dobre kontakty z Ministerstwem Zdrowia i bardzo dobre kontakty oczywiście z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jestem głęboko przekonany, że wyłonimy i zespół 8 grudnia zaakceptuje taką firmę i ruszamy do dalszego etapu restrukturyzacji Grudziąckiego Szpitala. Mam dramaturgię i naprawdę poczułem się trochę jak u siebie w pracy na widowni. Ale niestety marny to spektakl, panie wiceprezydencie. I tak naprawdę to, co pan powiedział, to jest prymitywny szantaż. Pan chce, żebyśmy my czapką przykryli indolencję ratusza, tak naprawdę. Do tego to się sprowadza. I niech pan nie wrzuca tych rzeczy do kosza, mówiąc, że będzie nasza wina, jeżeli to nie przejdzie. Tak naprawdę w tym koszu jest miejsce dla pańskiej wiceprezydentury Błyskiewska. A to, że nie będziemy mogli tych inwestycji przeprowadzić, to ostatecznie będzie konsekwencja tego, że przez długie lata był kiepski nadzór nad szpitalem. Jeszcze raz, Wysoka Rado, panie przewodniczący, chciałbym podkreślić to, co mówił pan prezydent, że są różne opinie odnośnie tego, kto ma zadecydować o tego typu przeniesieniu. Czy organ wykonawczy, czy uchwałodawczy. Organ uchwałodawczy, jeszcze raz podkreślam, większość albo przynajmniej część nie miała wpływu na to, co się dzieje. To jest jedna rzecz, tak? Czyli jeżeli... Dlaczego się na nas... Ja powtórzę to jeszcze raz. Dlaczego na nas teraz ma być odpowiedzialność? Ma spoczywać odpowiedzialność. Dramaturgia, o której kolega radny Szymon Gurbin mówił, to wyjął mi to z ust, to co powiedział przed chwilą. Także proszę nas nie stawiać jeszcze raz w takiej sytuacji, że my mamy decydować. Powtórzę drugi raz. Nie zrobiliśmy, to nie my narobiliśmy tego bałaganu, a my tylko słyszeliśmy, że jest dobrze. Pamiętam, jak kolega radny Marek Czepek się wypowiadał, jeżeli pytał, czy to na Radzie Społecznej Szpitala, jeżeli chodzi, jak wygląda sytuacja. Cały czas była odpowiedź dyrektora, że jest dobrze, bo my tam z panem posłem to mamy pozałatwiane. No ma, to znaczy nie pozałatwiane. Może się przejęzyczył wtedy pan dyrektor. Nie pozałatwiane, tylko załatwiliśmy was, nas mieszkańców. I dzisiaj my mamy odpowiadać, tak? No to jest naprawdę, to bym powiedział delikatnie, to jest bezczelność. Dziękuję. Uwagę. Znaczy ten pierwszy fakt, i tak już powiem językiem obrazowym, abyśmy wszyscy mogli podnieść się do tego. Grudziąckie inwestycje medyczne, spółka miejska, miasto Grudziądz, szpital. To wszystko jest w jednym pokoju. To jest jeden pokój. Przesuwanie w tym pokoju zobowiązań i długów z kąta w kąt naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Wręcz odwrotnie. To jest zamiatanie pod dywan olbrzymiego problemu, ale w jednym pokoju. Drugi element to jest taki, który też jak gdyby ucieka nam z perspektywy często świadomości, to jest to, że miasto Grudziądz w ubiegłym roku już utraciło wiarygodność finansową. Pamiętamy doskonale, jak pan prezydent tu na tej sali
301 mówił o tym, że składał wnioski do banków o emisję obligacji. Składał wnioski do wielu banków. I co się stało? Każdy bank odmówił. Miasto Grudziądz utraciło już w zeszłym roku wiarygodność finansową. Wiarygodność finansową utracił także szpital grudziądzki, ponieważ normalnych kredytów, dobrych kredytów, tak naprawdę restrukturyzacyjnych kredytów nie ma. Szpital może o tym dzisiaj, wydaje mi się, pomarzyć. Bo sytuacja też w Sejmiku jest bardzo wymowna. To, że Sejmik tonącego szpitala w Grudziądzu, w sensie finansowym oczywiście podkreślam, w ogóle nie zauważył, to jest pewien symbol, to jest oświadczenie samorządu województwa. To znaczy, że miasto Grudziądz utraciło także na tym poziomie wiarygodność finansową. To, że przez miesiące i przez ostatni rok marszałek zwodził pana prezydenta, mówił o tym, że przejmuje szpital, bo przecież słyszeliśmy to na tej sali, to znaczy, że marszałek zwodził pana prezydenta. Pan marszałek nie dał ani jednej złotówki na ten szpital, póki co. I faktycznie ostatnie zabiegi w tej chwili, pod koniec roku, może mają jeszcze jakiś mały sens, ale z całą determinacją podkreślam jeden zasadniczy fakt, że miasto Grudziądz i szpital utraciły już dawno temu wiarygodność finansową. Dziękuję. W mojej wypowiedzi powiedziałem panu, że w roku ubiegłym, 2015, pan marszałek przekazał dotację na Grudziądzki Szpital i na Brodnicki w wysokości 20 milionów złotych, a pan mówi, że nie dał przez cały czas ani jednej złotówki, więc pan tu znowu mówi nieprawdę. I też chcę panu powiedzieć, że rzeczywiście wiosną tego roku pan marszałek wraz z zespołem wszystkich swoich współpracowników analizował możliwość przejęcia szpitala, jak również rozszerzenia być może struktury o Grudziądzki Szpital. To były analizy, a nie obietnice przejęcia. I o tym informowałem radę, a pan jak zwykle zmienia wszystko, co było do tej pory powiedziane. Nie chcę tutaj odnosić się emocjonalnie do zwłaszcza wystąpienia pana wiceprezydenta Sikory, ale po prostu nie da się. Trzy słowa narzucają się natychmiast. To jest szantaż, to jest dramaturgia, którą stworzył i to jest manipulacja, która jest stosowana w tym mieście i zwłaszcza przez tą ekipę rządzącą już od lat. To, proszę państwa, mi przypomina jedną rzecz z lutego 2016 roku, kiedy to RIO wszczęła procedurę uchylenia budżetu ze względu na to, że nie zabezpieczono środków na pokrycie straty szpitala za rok 2015. I co, proszę państwa? Ta sama dramaturgia, ta sama manipulacja i ten sam szantaż. Prezydent w obawie przed tym, że państwo mogą znowu nie zagłosować, przyszedł i powiedział, co powiedział? Odwołałem, proszę państwa, dyrektora szpitala. Oczywiście zrobił to nieudolnie, ale wtedy wszyscy myśleli, że dyrektora szpitala odwołał. Proszę państwa, co jeszcze powiedział? By państwa przekonać do zagłosowania nad tym, powiedział, że marszałek wszczyna procedurę przejęcia szpitala przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. I co, proszę państwa? Słyszałem wasze głosy w kuluarach. Jak krytycznie podchodziliście do tego, jak zostaliście okłamani kilka tygodni później. I co? Czy rozliczyliście prezydenta za te słowa? I dzisiaj po raz kolejny pan prezydent, tym razem wiceprezydent Sikora to zrobił, powtórzę, szantażem, manipulacją i dramaturgią, którą stworzył. Mówi wprost, proszę państwa, nie zagłosujecie, nie będzie niczego w tym liście. Ale proszę państwa, ale kto do tego doprowadzi? My? Od dwóch lat, proszę państwa, zabiegaliśmy o szczegółowe informacje co do sytuacji finansowej szpitala. Podejmowaliśmy różne działania, składając interpelacje, zapytania, prosząc o szczegółowe informacje. Przychodziło mnóstwo informacji co do kontroli przeprowadzonych w szpitalu. Mieliście czarno na białym, jaka jest sytuacja i dalej podnosiliście rękę. I dzisiaj znowu chcecie to zrobić, proszę państwa. Jeszcze raz zadajcie sobie pytanie. Kto do tej sytuacji doprowadził? No przecież nie Andrzej Wiśniewski, który został przed chwilą zaatakowany, kilkanaście minut temu. Tylko dokładnie zrobił to prezydent Grudziądza z dyrektorem szpitala.
I takie są fakty, proszę Państwa. Wszystko inne, co się działo przez ostatnie miesiące i lata, to było, powtórzę to po raz trzeci, to był szantaż, manipulacja, dramaturgia tworzona w tym mieście, zwłaszcza na tej sali. A wy, proszę Państwa, wielokrotnie jak bezwładne osoby podnosiliście ręce i braliście za to pełną odpowiedzialność, pełną. Więc konsekwencje, proszę Państwa, tego wszystkiego, co się wydarzyło, również wy też ponosicie. Mimo że Rada na wiele decyzji nie miała żadnego. Ale takie są, proszę Państwa, fakty. Takie, a nie inne. Jeszcze raz, powróćcie do wszystkich protokołów regionalnej, Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, przeczytajcie sobie opinię o budżecie miasta. Przyjrzyjcie się temu wszystkiemu, jak to wygląda, przynajmniej od 2 lat. A my od 2 lat o tym mówimy. Krytyka to jest takim tak zwanym wielkim prawem opozycji, to się absolutnie nie dziwię. Natomiast wystąpienie pana wiceprezydenta tylko i wyłącznie dotyczyło przedstawienia państwu rzetelnych informacji o naszych przygotowaniach. Rzetelnych. Państwo to nazywacie szantażem, manipulacją, okłamywaniem. Nie, proszę państwa, to jest na podstawie dokumentów, których my przygotowujemy w tej chwili. Uważam, że taką wiedzę powinniście mieć. 4 lata na to. Dziękuję bardzo. Pan współpracowany wiceprezydenta Sikory, dla mnie to jest bezczelność i buta i przypomina mi to niestety sesję lutową, kiedy tam też pan przedstawiał cudowną koncepcję i na tej koncepcji zwróciliśmy kilka miesięcy, których dzisiaj nam brakuje. I też chcę kolegom radnym uświadomić, że my dostajemy 2 dni robocze. A pan prezydent, który taką butą się wypowiada, stracił kilka miesięcy i nie poniósł żadnych konsekwencji za ten czyn. To jest jedna rzecz, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, pan zawsze bardzo wybiórczo czyta dokumenty. I to, co pan przedstawia, to też właśnie, żeby budować pewną dramaturgię. Niech pan zerknie do innych dokumentów, o których pisze Rio. O tym, co cytowałem chociażby, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za tą sytuację. Zacytuję jeszcze raz. Na powstanie tej sytuacji znaczący wpływ miała pasywna postawa organów miasta. Zaniedbanie organów miasta przejawiało się poprzez. Proszę też to czytać, a nie tylko to, co jest panu wygodne. I jeszcze jedna rzecz. To się z niczego nie wzięło. No, chociażby wczoraj na Radzie Społecznej Szpitala, jeżeli my dostaniemy informację jako członkowie Rady Społecznej, że GIM od 4 lat, co pan sam stwierdza, nie obsługuje Siemens Finance i co powoduje, że w każdej chwili może Siemens Finance wypowiedzieć 138 milionów pożyczki. Pan to stwierdza z takim spokojem, z taką rzeczą oczywistą, że właściwie nie trzeba było występować do Siemens Finance, bo to i tak jest niepotrzebne. Przecież to taką pan miał wiedzę i co pan przez 4 lata zrobił? Radni takiej wiedzy nie mieli. Radni bardzo intensywnie w czasie wolnym, kosztem rodziny przez ostatni rok czy półtora roku pracowali, żeby zgłębić sytuację finansową szpitala. I dzisiaj mamy ogromną wiedzę, ale nie mamy aparatu wykonawczego, który pan ma i pan za to odpowiada. I dzisiaj rzeczywiście w taki sposób bezczelne przerzucanie odpowiedzialności i szantażowanie odpowiedzialności na radnych za rozwój miasta jest niestosowne przynajmniej, tak mi się wydaje. A jeszcze kwitując to, nie jest tak, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Sytuacja, można z tej sytuacji wyjść. My pewne wątpliwości nie dlatego zgłaszamy, że uważamy, że ta transakcja jest bez sensu, przynajmniej mówię tutaj o kolegach. Nie, mówimy o pewnych wątpliwościach, które o szczegółach, które mogą zadecydować o dalszej restrukturyzacji szpitala, chociażby mówię o poręczeniach Siemens Finance. Mówimy o tym od jakiegoś czasu i tylko na nasze żądania pewne rzeczy zadziały się. I jakby mówię chociażby o wpłynięciu tego nawet nie pisma, ale informacji od Siemens Finance. Więc proszę ważyć słowa kierowane do Rady. Dziękuję bardzo. Mówiłem o odpowiedzialności za mojej odpowiedzialności za funkcjonowanie szpitala, więc tutaj na Państwa radnych aż takiej odpowiedzialności nigdy nie zrzucałem. Jeżeli chodzi o rytmiczność spłat GIM-u na rzecz Siemensa, to zdarzały się nierytmiczne spłaty, ale na dzień dzisiejszy spółka GIM ma jednomiesięczną zaległość w stosunku do Siemensa. Jednomiesięczną. Ale nawet jednomiesięczna mogłaby być powodem pewnych działań, jeżeli Siemens by chciał oczywiście, ale nie ma takiej woli. Zacznę od tego, że podzielam opinię pana radnego Gamalskiego,
Wojewódzkiego, że z tej sytuacji jest wyjście i pewne kierunki szukania tego wyjścia, wydaje mi się, że również w tej Radzie i w tej komisji, w której byliśmy, wiele razy się pojawiało. Wiadomo, proszę Państwa, że rozwiązaniem, tak naprawdę czego nie szukamy, rozwiązaniem sytuacji jest uwolnienie szpitala w ogóle od długu. Bo zdjęcie długu inwestycyjnego, czy długu na Siemensa, to jest tylko jakiś etap tego, co mamy do zrobienia. I proszę Państwa, mówienie o tym, że po zdjęciu stu, po wykonaniu tej operacji, szpital będzie mógł, stanie się wiarygodny dla banków i będzie mógł zaciągać kredyty, to jest zawracanie głowy. To tylko dowodzi, że tak naprawdę nie ma pomysłu, jak sfinansować pozostałą część długu szpitalu. I nie wiem, czy to jest źle, bo myślę, że każda złotówka dodatkowego, nowego kredytu dana w ręce dyrektora Nowaka, to jest naprawdę ryzyko poza wszelkimi granicami, więc może lepiej, że jest to niemożliwe. I zobaczycie Państwo, że to się sprawdza. Jaki problem? Może wasze. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, więc tak jak powiedziałem, szukamy rozwiązania całego zadłużenia, bo dopiero wtedy szpital będzie mógł normalnie funkcjonować. I takie rozwiązania są, ale na razie od roku nie widzimy żadnych w tym kierunku działań. To jest jedno. Natomiast to, co mieliśmy tu przed chwilą możliwość obserwować, ja pozwolę sobie, podzielam oczywiście zdanie pana radnego Gurwina co do oceny wiceprezydentury pana Sikory, ale o dzisiejszym wystąpieniu mam trochę lepsze zdanie. Otóż ja myślę, że to było niezłe wystąpienie, ponieważ pan wiceprezydent właściwie zinwentaryzował nam rozmiary klęski, do której doprowadził razem z panem prezydentem i z dyrektorem szpitala. Teraz dopiero widzimy te wrzucane do kosza dramatycznie kolejne projekty, które nie zostaną zrealizowane. Tak, to jest doskonałe podsumowanie waszych rządów, waszego zarządzania szpitalem, waszego dbania o finanse publiczne i tak dalej. Tak, rozmiary tej klęski są właśnie takie, jak te, które opisał wiceprezydent. I teraz, proszę Państwa, jeżeli dzisiaj podejmiecie tę decyzję i nie będziecie się domagali, żeby ta decyzja była związana z przedstawieniem wcześniej całościowego rozwiązania problemów związanych z długami szpitala, to tylko tę katastrofę pogłębić. I taka jest właśnie perspektywa tej decyzji, którą za chwilę być może będziecie chcieli. I chciałbym, żebyście mieli na myśli. Dzisiaj Pomackiego poprzez swoją spółkę celową Kujawsko-Pomackie Inwestycje Medyczne. Owszem, spółka celowa dostała kredyt na rozbudowę szpitali marszałkowskich, ale jak już sam wspomniał przewodniczący Maciej Glamowski, spłacać będzie marszałek. Nie widzicie Państwo analogii do naszego rozwiązania? Nie. Spółka celowa, Grujowskie Inwestycje Medyczne, tak, pozyskała finansowanie, spłacać będzie budżet miasta. To jest dokładnie to samo. Nie, to natomiast to samo. To samo. Oczywiście wielokrotnie tutaj padła informacja o tym, że miasto przespało ostatnie miesiące, że nic nie było robione, że to jest tylko pierwszy etap, a co z dalszymi. Mamy prawo oczekiwać, panie prezydencie, że uzyskamy teraz od Państwa informacje, co przez ostatnie miesiące załatwiliście Państwo i rządy Banku Gospodarstwa Krajowego, jakie wymagania stawia Bank Gospodarstwa Krajowego, jakich dokumentów oraz jaka firma będzie robiła plan restrukturyzacji szpitala. Co jest potrzebne do tego, żeby dostać ten kredyt restrukturyzacyjny nisko oprocentowany od Banku Gospodarstwa Krajowego? Tej uchwały są rozmowy już oficjalne z bankiem i ich stanowisko w sprawie udzielenia banku, udzielenia kredytu na restrukturyzację i Państwo będzie informowani. Do tej pory odbyły się rozmowy w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego i dyskusje były na etapie uzgodnień, co musimy zrobić, żeby do tych oficjalnych rozmów i wystąpień w ogóle doszło. Panie prezydencie. Szanowni Państwo, okej, ja mam tam może pełną wiedzę, tak, na temat tego, co się działo, natomiast myślę, że ta wiedza należy się wszystkim radnym. Tak? Jakie były ustalenia w Banku Gospodarstwa Krajowego, jakich dokumentów bank oczekuje,
jakie przesłanki muszą nastąpić, żeby ten kredyt uzyskać? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na komisjach i na spotkaniach mówili o szczegółach i przedstawiciele banku z wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i to nie są jacyś tam pośredni urzędnicy, tylko to są osoby, które odpowiadają za fizyczne udzielanie kredytów podmiotom, które się one zwracają. Były rozmowy, co musimy zrobić, jakie powinny być ewentualna współpraca przy uzyskaniu kredytu miasta, jakie mogą być ewentualne zabezpieczenia, ale warunek numer jeden to jest właśnie, no nie chcę z tego powiedzieć, bo znowu powiem, że szantażuję tych Państwa, rozwiązanie problemu przeniesienia nakładów inwestycyjnych na spółkę GIN. Pisemnych ustaleń oczywiście nie ma, są tylko notatki ze spotkań. Imiennego, głosowanie imienne będzie odbywało się w ten sposób. Pani sekretarz na podstawie listy obecności będzie wywoływała poszczególnych państwa w porządku alfabetycznym z listą obecności. Państwo będziecie wywoływać. 22 radnych głosowało za wnioskiem o głosowanie imienne. Wniosek przeszedł jednomyślnie. W związku z powyższym przystępujemy, Szanowni Państwo, do głosowania. Przekazuję Pani sekretarz listę aktualnej obecności. Jeszcze proszę o potwierdzenie i tutaj mam też, wyprosił raz o wpisywanie. Wpisywanie. Pan Czetek Marek. Czepek Michał. Głosuję za. Glamowski Maciej. Przeciw. Gorzka Arkadiusz. Głosuję za. Szymon Wolubin. Przeciw. Brawo! Dajcie nam szansę! Nie krzyczy pani! Proszę o spokój, Szanowni Państwo. Jest głosowanie. Żebyście mieli jakąś szansę. Jezierski Piotr. Głosuję za. Krzysztof Kosiński. Przeciw. Kopkowski Jakub. Głosuję za. Kowalowski Łukasz. Przeciw. Makowska Marzena. Przeciw. Napolski Paweł. Głosuję za. Nowak Krystyna. Ogonowska Edyta. Głosuję za. Osowska Małgorzata. Przeciw. Poliński Wiesław. Głosuję za. Rodę Piotr. Głosuję przeciw. Smolarek Tomasz. Głosuję za. Szymański Sławomir. Głosuję przeciw. To Kleben Marek. Wiśniewski Andrzej. Przeciw. Żebrowski Mariusz. Głosuję za. Proszę. Głosów za 11, głosów przeciw 11. Jedna osoba nieobecna, więc nie głosowała. Państwo, głosy za 11, głosów przeciw 11. Uchwała nie została podjęta. Nie została podjęta. Uchwała, ogłaszam przerwę.